Rozmawiamy właśnie z chłopakami z zespołu 0%. Cześć! Cześć! Jesteśmy w ich niesamowitym studiu. Wiemy, że zakończył się pewien rozdział w waszym życiu. I Grzesiek Natanek jest nowym wokalistą, czy to jest tylko jeden wspólny projekt? Właściwie Grzesiek jest u nas tak naprawdę gościnnie. Zaśpiewał kawałek, a co będzie dalej, to jest tak naprawdę wielki znak zapytania, jak to wszystko się potoczy, bo z zespołem 0% w tej chwili jest taka sytuacja, że generalnie, kurczę, to jest trudne pytanie. Jesteśmy zawieszeni generalnie, ale staramy się coś skomponować, coś, czego jeszcze nie było tutaj. Od czego właśnie między innymi też zależy wasza dalsza współpraca? No, na pewno od odzewu kawałka, który robimy. Kawałek jest praktycznie już skończony, studyjnie jest miksowany i jest rozbijony mastering teraz. Ten będzie mój. Sam na straży stanę i honor mój. Znaczy, o klipie powiedzieć. Generalnie to jest taki projekt tutaj z Grzesiem, który fajnie się, że tak powiem, kreuje. Czas pokaże, czy to będzie coś, powiedzmy, na dłuższą metę, czy będziemy koncertować, czy będziemy dalej tworzyć. Na razie to jest taka zabawa, nie, z dźwiękami, jakaś taka dosyć bliska przyjaźń nas zaczyna łączyć, także no zobaczymy, może być z tego coś ciekawego, ale nie będziemy na razie zdradzać tajemnic, które są na razie w tych czterech ścianach. I tylko w czterech ścianach tak na dobrą sprawę jeszcze sami dokładnie nie znamy tych tajemnic, także nie będziemy zdradzać tajemnic, których nie znamy. Dokładnie. Nie, na pewno do utworu, który będzie wypuszczony, będzie klip, który już powstaje. W klipie będą goście na pewno, będzie Robert Korulczyk, który zagra pana w średnim wieku. Tak? Pana w średnim wieku, tak. To jest Grzesiek Natanek, nowy nabytek zespołu. Czy ty od zawsze wiedziałeś, że chcesz śpiewać? Czy śpiewałeś gdzieś wcześniej w jakimś zespole? Czy jednak 0% to jest twoja pierwsza, można powiedzieć, przygoda z muzyką? Lekko tutaj poprawię. Nie jestem jeszcze nowym nabytkiem, bo nie mamy takiego... podpisanej umowy? Nie mamy jeszcze. W sumie powiem tak. Nowy tymczasowy nabytek. Tak, myślę, że no kasa całkiem niezła, to co mi chłopaki powiedzieli. No nie wiem, czy nie rzucę dotychczasowych moich zajęć. Nie kupię sobie mikrofonu, nie zacznę z nimi tak poważnie śpiewać. A wracając do pytania, no, muzyką się zajmowałem w sumie od można powiedzieć, od brzdąca, bo mając tam 14-15 lat, no to jeszcze się z brzdącem. Z Danielem wspólnie żeśmy tam przerabiali kilka zespołów, między innymi pierwszy raz pamiętny Letarg, pamiętasz to? To były czasy. Tak. W orkiestrze z Wapowskiej, tam w tej sali próbowaliśmy. Piękne czasy. No. Później był zespół Ausländer, co niektóre takie średnie roczniki, nie powiem starsze, na pewno pamiętają ten zespół, a później był Green, który trochę tam narobił szumu swojego czasu. No niestety już mało też to pamięta, bo te roczniki powyjeżdżały za granicę, że tak powiem. No, a później był bardzo długi etap takiej przerwy. Zawsze kochałem śpiewać, zawsze lubiłem muzykę. Kochałem, bo kocham muzykę. No i jakiś czas temu już w sumie chłopcy się mnie zapytali, czy byśmy jakiś wspólny projekt coś zrobili. Padł jakiś tam pomysł, że zrobimy jakiś wspólny kawałek. Siedliśmy, wypiliśmy piwo. Nie wypiliśmy jeszcze. Ale wypijemy. Wypiliśmy whisky, lepiej brzmi. No jakoś tak poszło. Czekaj, sekundka. No i tak to wygląda na chwilę obecną. No, jesteśmy gdzie jesteśmy. Mam nadzieję, że tu jest fajnie, zobacz. Fajnie się to rozwinie, że spotka się to z dosyć miłym odbiorem, bo kawałek jest naprawdę... Menadżer. Ja myślę, że kawałek jest radiowy, ale też jest fajny pomysł na hita, ale myślę, że to jest kawałek dla prawdziwych koneserów muzyki. Ludzi, którzy naprawdę mają serce i do muzyki potrafią to czuć całym ciałem. Nie? Czyli poprzeczkę stawiacie wysoko? No, myślę, że poprzeczka jest postawiona w całkiem inną stronę niż 0% dotychczas. Będzie to utwór, który nie można zaszufladkować w żadnym utworze, który już był, także całkiem inny styl, całkiem, no też dużo instrumentów, no bo mamy trąbki, puzony, Taka produkcja na światowym poziomie, można powiedzieć. No i właśnie ja bym jeszcze chciał wrócić do tych 7 minut, skąd to się w ogóle wzięło, bo to tak można powiedzieć, że no, nie każdy pisze numery 7-minutowe. Temat był taki, że zrobiliśmy część numeru, praktycznie całość na próbie i później weszliśmy do studia i jak już zaczęliśmy grać, to już tego grania nie było końca i się okazało nagle, że jest 7 minut, a było to tak fajne, że nie chcieliśmy tego skracać. No i nie nadawało się tylko do szuflady. Tak, nie nadawało się do szuflady, nie dawało się do pocięcia, także zrobiliśmy całość, tak jak powiedzmy, no wyszło, że tak powiem, z rąk i no jest fajnie, no bo żal, można... Żal było coś wyrzucać. No dokładnie. Bo tam każdy dźwięk, nam się tak wydaje, że gra jest w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie też chyba. Bośmy się starali, żeby było w czasie też poukładane. Właśnie nagrania zaczęły się od bębnów i tak wyszły te bębny, takie jak właśnie już Maciej wspomniałeś, ponad 7 minut i przynajmniej ja się obawiałem, co tutaj zagrać, nie? Bo tak przychodzi moment, kiedy się kończą już tematy zwrotkowo-refrenowe, co dalej? A jakoś tak człowiek zamknął te oczy, zaczął grać i wyszedł z tego numer długi i tak można z tego wywnioskować, że utwór wyszedł, przynajmniej w moim odczuciu, dla takich ludzi, którzy kochają muzykę. Nie konsumują ją tylko jak chleb powszedni, bo taka muzyka też jest potrzebna. Taka typowa muzyka do konsumpcji. To jest, wydaje mi się, że w tym kawałku jest coś więcej. Czegoś bardzo głębokiego, co tak człowieka potrafi wkręcić w jakąś taką troszkę inną otchłań myślową. Nie są to tak myślę. Majteczki w kropeczki. No. W waszym zespole zaszło właśnie wiele zmian. Co to znaczy, że teraz będzie się działo? Co to znaczy, że się dzieje? No jest po prostu inaczej. Jest inaczej, nie wiem, może nie, tak nie mnie to oceniać, ale może znowu trudne pytanie. Więcej serca jest w tym muzyce, tak ja to odbieram, ale tak jak mówię, nie mnie to oceniać, to jeszcze inni muszą posłuchać. Przede wszystkim nie spieszymy się z tym wszystkim, specjalnie jest to tak wszystko jakby naturalnie opóźniane ze względu na to, żeby to było po prostu jak najlepiej zrobione na ten czas, który robimy, tak? Nie robimy czegoś takiego, że musimy to zamknąć za tydzień, już musi być wszystko gotowe za tydzień. Nie. Wtedy, kiedy będzie ten projekt jest traktowany jak taka zabawa, nie? Taki bawimy się powiedzmy dźwiękami, naszymi tutaj powiedzmy spotkaniami i to też owocuje, nie? Czyli trzymanie się terminów w waszym przypadku, w przypadku tego kawałka już nie wyjdzie na zdrowie, tak? W tym momencie raczej nie musimy po prostu się spieszyć, ponieważ ani nas koncerty nie gonią, ani nas żadne terminy nie godzą. Także robimy to tak naturalnie, powoli, żeby było dobrze. Macie czas, żeby stworzyć coś dobrego, z czego będziecie w 100% zadowoleni? Myślimy, że właśnie tak się dzieje. Więc nie możemy się doczekać. Dziękuję wam bardzo za rozmowę, a naszych widzów i czytelników portalu Nasza Świdnica zapraszamy do oglądania i śledzenia fanpage'u zespołu 0%. Zapraszamy.